No i kolejni panowie. Mi się coś kojarzy, że to gdzieś w tym miejscu za drzewem coś jest ukryte. Mhm, a trzeba drzewo spalić. To co? Spalić? Spal. Bum! Ładnie pękło. Coś i klikło. Pierdolone drzewo. Bo ty masz tak naprawdę rakietnicę, to jest rakietnica te młotki. Eksplodują. No ja się wcale z tobą nie kłócę w tym momencie. Każda, to w szczególności Boscha tak mają. Młotki Boscha, pierdolniesz to, wybuchają. A to jeszcze jedna jest miejsce, do którego można iść. Dlaczego się to zamknęło? Ja jestem ciekaw, co oni myśleli właśnie z tym drzewem. Ty nie pokazałeś tego chyba widzom, ale ciekawy jestem, co oni wtedy myśleli. Hej, a może choć umieścimy w grze takie miejsce, gdzie trzeba zniszczyć drzewo, a za nim ukryjemy przycisk. Aha, to świetny pomysł, słuchaj. No to jest chyba świetny pomysł, bo tego nie widać, nie? W sumie. No tak, ale na przykład jeżeli 80% graczy nie ukończyło tej gry przez to? No to takie właśnie gry kiedyś były, nie? Że trzeba było się wysilić. Nie prowadziły za rączkę, tylko wiesz. Ale ja nie mówię, że to jest źle ani dobrze, no po prostu była inna wtedy mentalność. Ja chciałbym kiedyś właśnie zobaczyć, kto to był. I czy dalej pracuje w branży gier. Ja widziałem. Kto miał ten pomysł? Ja widziałem zdjęcie tych osób z tej firmy, jak jeszcze pracowali nad tą grą Black Crypt, nie? No to było takich czterech typowych informatyków. Ja oglądałem z nimi wywiad, jak już dawno mieli, wiecie, te wszystkie Star Warsy i Star Treki robione. O wiele później. Chyba zaraz po tym, jak zrobili... Raven Software robiło jakieś Star Treki? Chuj. To na Voyager 2. Elite Forces, coś takiego. No to znaczy, to ja wiem, że tak gra istnieje, nie? Tylko że nie wiedziałem, że to oni ją robili. No. Hexen i Heretic to są jedyne ich gry bez licencji. Oni się bardzo boją robić gry bez licencji, ciągle robią, wiesz, coś na licencji, bo to dobrze się sprzedaje, nie? Oni w ogóle są zbradani z id Software tak bardzo mocno. Już nie. Od Dlaczego czasu już? Chyba Wolfensteina. No bo teraz id Software już nie jest niezależną firmą, tylko należy do Bethesdy. No. Oni teraz nie za bardzo już z nimi. Z tego co ja wiem, to z tymi... Kurczę, co robią Call of Duty. Jaka to będzie firma? Blizzard i kto? Activision, no. Jest sporo przykładów firm, które dobrze, że się rozpadły. Najlepszym przykładem tego, jakaś firma, która się rozpadła i dobrze, że się rozpadła, to było te... Black Isle. No co potem ty? Potem się rozpadli na jak Obsidian Entertainment. I Obsidian Entertainment zrobił świetne gry. Bardzo fajne, mi się podobało. A gdyby dalej zostali przy silnikach 2D i próbowali robić takie gówna. No co ty? Które nie miały... No ja nie byłem tego fanem. Już ostatnie ich produkcje były naprawdę kiepskie. O, to jest chyba ostatnia część miecza. Też mi się tak wydaje. I chyba w tym momencie moglibyśmy sobie bezkarnie cheata wpisać na tę bronię. W konsoli. Nie ma takiej komendy Give Weapons. A ja mam. Chyba, że ty wpisałeś. No dobra, ty wpisałeś. Mam miecz, kurwa! Ale ty też powinieneś mieć to. Mam. No. To żera obydwie many. No to powiedz mi, ostatnie produkcje Black Isle Studios to były te Dark Alliance 2 i 1 i Dark Lionheart. Alliance. I co? Lionheart. To nie za tych gier, RPG. Powiem tak. Aha, no to właśnie temu myślisz, że taka firma zajebista. A ty ją oceniasz po starych produkcjach. No po Falloutie. Co oni tam starego... Black Isle Studios nie robiło Fallouta. Robiło, bo to była część Interplay. Oni robili no to. No to... A widzisz, Interplay się rozpadł. Był Black Isle Studios. No wiem, że Fallouta 1 właśnie robił Interplay, a dwójkę to już nie wiem. Też. To też jest w Intrze Interplay i właśnie Black Isle Studios. Chodzi mi formalnie, wiesz. No, nie ma nikogo poza tym w kredytach, więc to oni musieli to robić. Ostatnie właśnie co zrobili to był ten Legacy, ten
Lionheart, gra, w której nie było kompletnie apteczek i im się chyba wydawało, że dobrym sposobem jest... Jest wprowadzenie takiego systemu, że używasz czarów, żeby się leczyć, nie? No. No ja chciałem zrobić taką postać, która nie używa czarów. I tak, niestety się nie da gry przejść. No to trochę skopali w takim razie. Chyba... No, nie, da się radę przejść, tylko jest taki motyw, taki śmieszny motyw. Życie się regeneruje samo. Jeden albo dwa punkty na sekundę, czy jeden punkt życia co dwie sekundy, nie? Coś takiego. Mhm. Czyli no to musi jak stać. Chcesz poczekać sobie... No, i nie ma możliwości rest. Więc nie można sobie poczekać po prostu. Czyli ogólnie kiepsko, że tak grę zrobili. No to fajnie, że w ogóle dali taką możliwość, żeby sobie zrobić postać, która nie używa magii, a magia jest konieczna do właściwie do gry, nie? To nie jest zbyt dobry pomysł. Słuchaj, firma się rozpadła, rozpadli się na te Black Eye Studios, na te kurcze... Obsidian i Trojka Games. Obsidian Entertainment, no. Trojka Games zrobiła zajebiste gry, jak Arcanum i Bloodline, zajebiste gry. Widzisz, rozpadli się i zrobili dobre gry. Na pewno Arcanum się nie sprzedało, chyba że w takich krajach jak Polska, Niemcy, coś takiego. O kurwa, no ta gra właśnie ma swoich fanów, nie? Ale też widać po tym, bo tam jest w ogóle edytor dołączony do tych takich scenariuszy, że można sobie własny świat jakby budować, nie? I nikt nie zrobił nic tak właściwie konkretnego, tak więc... Można z tego wnioskować, że jednak nie sprzedała się tak dobrze, nie? A Bloodline jest sporo tych dodatkowych miast. Mhm. A ten Bloodline jest taki jak Deus Ex, z tego co ja wiem. O Jezus! Nie. Nie, Bloodline w ogóle można chyba przejść nikogo nie zabijając, coś takiego. No to jest jak się tak samo. I, dobra, mi się nie otwierają drzwi. A nie, dobra, nieważne. Bo tam jest gniotło, ale to się otworzy. O ty kurw. Tak, zapomniałem o tym. Tutaj też powinno się dać skoczyć na te wywyższenia, ale to może później. A Obsidian Game, Obsidian Entertainment zrobiło dla mnie naprawdę świetnego... Neverwinter Nights 2. Najlepsza część jaka była. Oni kapowali o co chodzi, żeby jak zachęcić ludzi do tego systemu. Kurde! O kurde. To trzeba na szybko zrobić? No. To trzeba tutaj Durexa tego specjalnego. Co dla nas przyspieszy, a dla nich spowoli. Nie jest taki Durex. Tak. Tutaj zajęcie, ja sobie poczekam. No i teraz zgniotły jego idiotę głupiego. Dobrze mu tak. O, się. Ja trzeba małymi kroczkami, ale szybkimi. Ja poczekam na ciebie przy wejściu. Mogę ci klikać, jak będziesz chciał. Wypuściłem księży. Wszyscy mamy źle w głowach, że wypuściliśmy księży. Ej, hej, no. Tutaj są dwa przyciski, tylko... No, jeden trzeba było pociągnąć. Świetnie. Pociągnęliśmy za kulę. O, pizdo. Okay. I co to dało? A siedemu się dla mnie podobał ten Neverwinter Nights 2. Zrobili bardzo profesjonalnie grę RPG. To chyba był chyba pierwszy profesjonalny RPG, gdzie wszystko było nagrywane, wiesz, wszystkie dialogi, nie? Mhm. Nie było, że coś trzeba było czytać, tylko wszystko było z dubbingiem i to bardzo dobrym dubbingiem. Postacie były naprawdę fajne. Właśnie dużą rolę. Czy dużo pracy włożyli w to, żeby postacie były ciekawe, nie tak jak. Ale ten Neverwinter Nights chyba wyszedł później niż Gothic, ta dwójka. Tak, 2006 rok. No. No to już była wtedy era, kiedy generalnie się nagrywało wszystko, ale nie? Mi chodzi klasyczne RPG, a nie te takie action RPG. Rozumiem. No wiesz, na przykład Rune chyba miał, a Rune to też chyba taki... To tam chyba RPG. Się Wikingiem chodziło, czy coś takiego? No. No powiedzmy, że to był RPG. Kurde, nie skoczę. No znajdowało się przedmioty, klikało się za wajchy, była jakaś fabuła. Halo? Ha!
Co to było? Connection laga, czy to... No, ale nie wiem, czy to nie to było z mojej winy, nie? Na przykład. Oczywiście, że z twojej winy, a dlaczego miałoby być z mojej? O, shit. O, fuck, dobra, ja to już nie robię. Ciężki skok. Z winy mojego dostawcy. Teleport poskudny. Bo tam jest jeszcze kolejna planeta, nie? Tylko, że... W sumie już tam nie musisz iść, bo jak pójdziesz do tego pomieszczenia, gdzie był taki krzyż w ziemi, to tam się otworzyło przejście, nie? No jest. No. Nie widzę ciebie na minimapie. Nie widzisz mnie, bo tutaj jest teleport taki cichy. Jak zejdziesz tym krzyżem, to w lewo. Okej. Okay. A ja mam cichy teleport. Kolejną planetę, chyba wszystkie są. A, cichy teleport. Uuu. No dobra. Jest taki teleport, którego nie widać, ale jak spojrzysz na automapy, to widzisz, że się znalazł gdzie indziej. Wiem, czy kiedyś grałeś w Baldur's Gate'a. Grałem. Ja grałem w dwójkę bardzo długo, nie? I jak przypominasz sobie Baldur's Gate'a, co masz do powiedzenia na temat głównego wątku fabularnego? Bardzo typowy jest. A questy poboczne? Jak się skończą, to w sumie nic z nich nie ma. I są po prostu, według mnie, questy poboczne są jakby tak samo długie jak... Za długie są, o, że tak powiem. Są lepsze od głównego wątku, ale są za długie. Ja powiem ci tak. Wątek główny dla mnie w Baldur's Gate 2 był cholernie słaby. Przegadany, nic ciekawego. Można było to skrócić o wiele i zrobić o wiele ciekawszą fabułę. Albo lepiej prezentować to w jakiś lepszy sposób. A questy poboczne, jakie to jest tam fajne, jak na przykład przyłącza się do siebie taka elfka, nie? I potem ją porywają, zamieniają w ptaka i ona jest w zoo w złotej klatce. Zajebisty quest poboczny. A to, Aerie, tak, rozumiem. No, był taki quest poboczny, co była piekarnia i koleś się ciął zwłoki i je sprzedawał jako mięso. To chyba nie była piekarnia, tylko ogólnie sklep spożywczy. Człowieku, jakie zajebiste questy poboczne były. A wątek główny taki chujowy, że ja pierdzielę. No ja w zasadzie to jak zacząłem wykonywać te questy poboczne, to one tyle czasu mi zajęły, że po prostu po skończeniu wszystkich miałem dość już tej gry, nie? Ale nie były ciekawe? Były, ale ta gra ma bardzo dużą wadę. Tam się za dużo czeka na wszystko. Tam są takie akcje po prostu, że rzucą ci unieruchomienie postaci, skończysz walkę i musisz czekać, aż ta postać po prostu, ten czar się skończy, nie? Musisz czekać na przykład 2 minuty albo minutę całą i to jest... To znaczy, że źle stworzyłeś postać, trzeba było tworzyć taką postać, która by miała sporo jakiejś odporności na nie, tam nie było mentalne, tam jak to było? Refleks, wytrzymałość i... co? No nie wiem, no to jest cały system ten Dungeons & Dragons, nie? No refleks to żeby pułapka ci nie jebnęła, a wytrzymałość to jak ktoś chce cię powalić. A było jeszcze właśnie te trzecie odpowiedzialne za wszystkie te psychiczne efekty. Mądrość, inteligencja. Nie, to były główne statystyki. Charyzma. Modyfikatorów. Aha, nie, rozumiem. Nie. To było do rzutów obronnych. Refleks. No ale dobra, ale co z tego, że jedną postać tak zrobisz, jak masz jeszcze 5 drużyn, których ty nie robisz, nie? To właśnie po to był mag. Pewnie nie dałeś odpowiednich czarów, wszedłeś wszystkie czary obrażeniowe, a kapłanem trzeba było zainwestować, czy magiem w jakieś czary, które by cię ochroniły i całą twoją drużynę. Ogólnie ja zawsze na wojownika brałem mnicha, bo mnich miał właśnie bardzo dużą odporność na te psychiczne efekty. Mhm. Z tego co pamiętam. No to... Nawet jeżeli masz już takiego maga, no to musisz teraz na przykład wiedzieć, żeby te czary... Zabiła mnie niewidzialna, ten pocisk, nieważne. Żeby te czary rzucić, tak? Czyli nie wiesz, z kim będziesz walczył za chwilę, tak więc te czary musisz rzucać na przykład po każdym odpoczynku, nie? I one się kończą. Klasyczne ładowanie. Tak. Trzeba załadować. No ale to też zabiera za dużo czasu. To jest głupie. A to już trzeba chyba lubić... No bo koleś toczy tą kulę i wypowiada swoje mana, nie? I kurwa, to musisz czekać i patrzeć na to, jak on to robi. Po prostu RPG z widokiem izometrycznym, turowy. Jak takiego czegoś nie lubisz. No ale Fallout na przykład jest dobry, nie? Bo w Falloutie nie ma takiego gówna, że musisz czekać na coś. W Arcanum też jest... Też mogą nie ma takiego cię powalić. Gówna, nie? W Falloutie chyba mogli powalić. Mogą cię powalić, ale to nie jest to samo. I nie zdarza się po każdej walce.
Znaczy pod koniec gry jakby ktoś do ciebie podszedł z bliska i pierdolono, to chyba każdy ci powali. Ale już wtedy za silnym się jest. Tak mi się wydaje. Zakładasz, że odpowiednio zbroję ci nie mogłeś zrobić. Znaczy ja tam wykorzystywałem bug, że grałem Fallout. No. Bug, który sprawił, że w jednym miejscu trzeba było, był quest, żeby zabić... Jak ten się potwór nazywał? Claw coś tam. Deathclaw, no. Deathclaw. I jego trzeba było zabić i jaja trzeba było tak, i może było po schodach wchodzić do góry. No. Ja wchodziłem, wychodziłem, nabiłem sobie 15 levelów i... Jakoś ta gra trochę za łatwa. Ale Fallout 1 był taki, że ja go chyba przeszedłem... Za pierwszym razem przeszedłem go w jeden dzień, tak mi się wydaje. No niepotrzebnie tam był ten Power Armor i ten Plasma Gun, co było tego chłopa można dostać. To no. Było za silne. Znaczy jakby się tej zbroi i tej broni nie dało ulepszać, to mi się wydaje, że byłoby lepiej, nie? No. Bo po ulepszeniu po prostu było już pozamiatane. Wszyscy mieli pozamiatane. To się odbija. No, odbija się niestety. Ja tu wejdę przypierdolek, nie będę się... Okej. I teraz chyba zaczynamy właśnie taki moment, kiedy ja się będę gubił, bo tutaj niestety właśnie... Pamiętam, że te poziomy duży kłopot mi sprawiały zawsze. Chociaż no, niby tutaj ten łańcuch żeśmy przeciągnęli, nie? Mamy jeszcze dwie lokacje, w których żeśmy nie byli. I tam też można iść. Tutaj byliśmy, jeżeli dobrze kojarzę, no. To wiesz co, może po prostu sprawdźmy tą lokację bardzo dokładnie. Mhm. Jak ginekolog, cipkę 20-latki. Taką mam propozycję. Co ty na to? Interesująca analogia. No, no widzisz. Chyba, że... Tobie się ta plansza kojarzy z 60-latką, no to spadamy stąd. Ale tam widziałem potwory, których jeszcze nie walczyliśmy, więc coś ale tam musi być. Ale tam się nie da dojść, bo jest zaplikowane. To znaczy, że... Znaczy, że mamy jakieś... kolejną lokację i ja w ogóle proponuję też zrobić taką przerwę za... na chwilę, nie? No. Okej. Okay.